Zamknęli nas. Zamknęli nas. Jesteśmy dzisiaj w opuszczonej kopalni na Śląsku, gdzieś. Widać piękną obudowę górniczą. Jeszcze tutaj, na powierzchni nawet. Dopiero będziemy schodzili niżej. Kopalnia została zamknięta, ponieważ próbując dokopać się do pokładów węgla górnicy napotkali zbyt duże ilości wody i dlatego przestali kopać. Kopalnia nie jest duża, ale jest bardzo ciekawa z tego względu, że zostało tutaj dosyć dużo sprzętu. Niedługo zostanie zamknięta w ogóle, prawdopodobnie zasypana, ponieważ tu niedaleko jest centrum handlowe. I podobno tutaj na ten obiekt też ma wejść centrum handlowe. Już widzimy początki systemu wentylacji. Kopalnia jest stosunkowo młoda, ma 10 lat około. Założyli ją górnicy, którzy zwolnili się z kopalni tutaj którejś w Katowicach. Za odprawy właśnie stworzyli swoją własną kopalnię. Tutaj widzimy bardzo ciekawe wagoniki. Niesamowicie wyglądają. Stan zachowania jest po prostu idealny. Bardzo ciekawa sprawa, bo wagoniki są nie na torach na ziemi, tylko są podwieszone na takiej szynie. Bardzo ciekawa rzecz. Świdry. Aha. Tam już jest to wejście, gdzie nie można wchodzić. Widzimy tu stronę oponową, biegnącą właśnie w dół. Na razie tam nie wchodzimy, musimy uruchomić miernik wielogazowy, ponieważ jest tutaj dosyć niskie stężenie tlenu. Dla pełnego bezpieczeństwa musimy właśnie zejść z miernikiem. Zobaczymy, co jest po tej stronie. O, nic. Jakieś tabliczki. Tabela domowych kontroli. Zakład górniczy Zagłębie. Na przodzie idzie wózek z miernikiem, żeby badać stężenie tlenu oraz innych gazów. Tak. No, na samkach. Co, za mało tlenu już? Za mało tlenu już? Spada poziom tlenu, słyszymy alarm miernika. Wow, aż się zakręciło w głowie. No, ja pierdzielę. No. I faktycznie Pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem. No, powietrze jest zatrzymane. No. Jest lepiej niż ostatnio, ale... Tak, tędy przeszliśmy. Tak, jejku, ale naprawdę takie uczucie, że szok. No. A jak podchodziłem do góry, aż mi się w głowie kręciło. No. Bez kitu. Wszystko fajnie budowane jest. Tak. Aha. Czyli tak naprawdę nie zeszliśmy pod ziemię, jesteśmy dalej nad ziemią. Tak, no. Ja ciebie. No i jest tak jak myśleliśmy, niestety tlenu jest za mało na dole. Nie będziemy ryzykowali, żeby tam iść. Sam pierwszy raz czegoś takiego doświadczymy. Uczucie jest naprawdę bardzo nieprzyjemne. Nie polecam nikomu. Także trzeba uważać na takie miejsca, bo można stracić nie tylko zdrowie, ale i życie. I to bardzo szybko, niespodziewanie. Niesamowite. Masakra. Ale uczucie, ja pierdzielę. Zbiorniczek, no. 50 kubików. Takie były najniższe. 13,8 tlenu i już taka różnica w odczuciu, ja nie mogę. I ty wiesz, bo tu on nie mierzy CO, więc jak było tam 5 dwutlenku, no to mogło rzeczywiście. 13,8 najmniej. CH4 to jest metan chyba, nie? Tak. No, to metanu było już rzeczywiście troszkę. Dużo niby, kurde, szkoda, że nie mamy tego dziada na tlenu. Światła takiego punktowego. Masz punktowe? A nie masz w tym? W czołówie? W czołówie? Nie, czołówa nie daje tak daleko, kurde. Czekaj, mam punktowe przecież w latarce. Trzymaj ten. No to walniesz tam. No, tak cicho. Ty, ale naprawdę dziwne uczucie. No. O, patrz, ja walnę sobie na 100. O, to mam takie coś tylko, nie? No bo to jest światło rozproszone. Tak. Dodatkowo mamy tu stres jakiś tam, nie? Stres? Ja nie jestem zestresowany. No ja się obsrałem, jak pierwszy raz tam wchodziłem. I tak nagle, wiesz, zostało zapisane. Sam byłeś? No sam byłem. A, no to no i końca nie widać. Końca nie widać. Czarna mamba. Nie, tam chyba jest dalej woda, mi się wydaje. Może być. Bo jest taki czarne, płaskie. Ja pierdzielę. Jak powietrze? Nie da się wejść. Nie da się. Bo coś piszczało wam. Tak, tak, tak. Dalej niż ostatnio szedłem. Nie było. Ciśnienie się zmieniło, ale... Nie. Leon by wszedł, bo ma kurczę te aparaty wszystkie i tak dalej. Do tego jeszcze teraz sobie kupił ten rękaw taki. Ucieczkowy, tak, ale teraz jeszcze mówił ostatnio na filmie, że od sponsorów za kasę kupił sobie ten rękaw taki. Mogę wam zrobić coś? Już kierujemy się do wyjścia. Tak naprawdę co chcieliśmy, zobaczyliśmy. Najbardziej nam zależało na tych wagonikach. Wiedzieliśmy, że jest niebezpieczeństwo zejścia, że najprawdopodobniej nie będziemy mogli zejść na dół. Liczyliśmy się z tym oczywiście, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie spróbowali. Powoli kierujemy się, tak jak mówiłem, do wyjścia. Musimy być bardzo cicho, ponieważ tutaj jest ochroniarz. Tu wentylacja szła, patrz dalej w ziemię. Dobra, mamy naszą kratkę z powrotem. Jak się ciemno na dworze zrobiło. Zamknęli nas.